No przeczytałem na portalu, że jest akcja oddawania krwi, więc przyszedłem, bo nigdy tego nie robiłem. Pomyślałem, że spróbuję. Uważasz, że warto? No na pewno. Jest czysto, sterylnie. Lekarka przy tobie zmienia rękawiczki, nowe igły wyjmuje, więc... Więc... Bez strachu, tak. I nie boisz się? No nie, no. Igły są duże, ale da się przeżyć. Ewentualnie zdanie. Ja zwrócę uwagę pani rejestratorce, żeby może nam jakieś tam informacje. Pomysł na chcę zrodził się jakiś czas temu u nas w redakcji i jest to problem z wyjściem naprzeciw te oczekiwaniom chyba krwiodawców i punktu krwiodawstwa, ponieważ na wakacji jest po prostu mniej dawców, którzy wjeżdżają na wakacje, a więcej wypadków i więcej krwi potrzeba. I aby nie było przestojów w zabiegach, w operacjach, tą krew trzeba oddawać. No, ja ją już oddawałem, nieraz tych pań byłem zawsze wesoło. Niech tam pan fotografuje, tylko dobrze jest wszystko. Czujesz się jakoś inaczej? Nie. A nie słabiej? Ale nie czujesz się, bo to tak wysoła krew z ciebie wypływa? Znaczy tam będę z tego co pamiętam leżę. Wszystko nakręcone, co tak dobrze. Kto może oddawać krew? Przede wszystkim musi być to osoba pełnoletnia. Nie może ważyć mniej niż 50 kilo. Musi się czuć zdrowo. No i w ostatnim czasie, kilka dni przed chęcią oddania krwi, nie powinna przyjmować żadnych leków, nie pić alkoholu dzień wcześniej i w dniu oddania krwi. No i być wypoczęta. Na pewno musi być po śniadaniu lekkim, ubogotłuszczowym i tak jak powiedziałam, mieć ogromną chęć oddania krwi. No więc na pewno nie może oddać osoba, która kiedykolwiek przechodziła żółtaczkę zakaźną. Ktoś, kto miał przekute uszy, akupunkturę albo jakiś tatuaż robiony, dopiero po 6 miesiącach może zgłosić się do oddania krwi. Ludzie często obawiają się na przykład zakażenia żółtaczką w trakcie oddawania krwi. Czy jest się czego bać? Nie ma się czego bać, dlatego że cały sprzęt jest jałowy, jednorazowy, sterylny.